Małopolskie. I tak naprawdę Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu trwa przez 12 miesięcy. To właśnie tu na Starówce, obok urzędu, gdzie urzęduje prezydent miasta Opola, jest magiczna szafa. Magiczna szafa z wielką historią polskiej muzyki rozrywkowej. Aleja Gwiazd, 48 gwiazd, same wielkie przeboje, a tak naprawdę na Festiwalu Polskiej Piosenki i ta Aleja Gwiazd rozpoczęła się od tego przeboju. Dziwny jestem! Świat, gdzie jeszcze wciąż. I tak naprawdę wszystko zaczęło się od utworu Dziwny jest ten świat i już jest 48 takich gwiazd i kolejne festiwale będą pokazywały to, co jest najpiękniejsze i największe w polskiej piosence. Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Jesteśmy w Alei Gwiazd, które wpisały się na trwale w Festiwal Polskiej Piosenki. Anna German w 64 roku na drugim Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki została nagrodzona za wykonanie piosenki Tańczące Eurytyki. W 65 roku po raz trzeci była Anna German na festiwalu i otrzymała nagrodę w kategorii piosenkarka i piosenka artystyczna za wykonanie piosenki Zakwitną Różę. Po raz kolejny, 5 lat później, w roku 70 Anna German pojawiła się już na 8 Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki i nagrodę oczywiście otrzymała za wykonanie chyba swojego największego przeboju Człowieczy Los i Być Może. Po raz kolejny pojawiła się ta niesamowita artystka w 71 roku na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki. Otrzymała nagrodę publiczności za wykonanie piosenki Cztery Karty. Myślę, że dla artystki tego pokroju jak Anna German to właśnie nagroda publiczności zawsze była dla niej najważniejsza. Cztery karty. I rok 73. Był to 11. Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Anna German otrzymuje nagrodę za wykonanie piosenki Ballada o niebie i ziemi. Przez te wszystkie lata ten wielki głos, ta wielka artystka pojawiała się na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Mamy tutaj same plejady. Katarzyna Sobczyk również rozpoczęła swą wielką karierę od pobytu na Festiwalu Polskiej Piosenki w 64 roku. Otrzymała nagrodę za debiut roku, nagrodę w kategorii piosenka rozrywkowa i taneczna za wykonanie utworu O mnie się nie martw. Oczywiście każdy z artystów i każdy z widzów ten przebój niewątpliwie zna. Nagrodę publiczności otrzymała, którą też Katarzyna Sobczyk zawsze uważała, że publiczność jest najważniejsza i przede wszystkim ta opolska. Otrzymała za utwór Biedroneczki są kropeczki. W 65 roku nagroda w kategorii piosenka rozrywkowa, bo takie kategorie kiedyś były. Nie wiem, czy to warto. 66. Nagroda Przewodniczącego Komitetu za utwór i za wykonanie utworu Nie bądź taki szybki, Bieli. 67. rok to już kolejne nagrody dla tej niesamowitej wokalistki za utwór 13. No któż nie zna tych wielkich przebojów tych wokalistek? Oczywiście teraz nasza kamera pokaże wszystkie te osoby, które tutaj są i to są nazwiska, które na trwałe zapisały się w kanonie polskiej piosenki rozrywkowej. Jedną z największych gwiazd festiwalu, która w roku 2013 pojawiła się w koncercie debiutów, jest Mala Rodowicz. To ona właśnie przygotowywała debiutantów tegorocznych do konkursu, do koncertu. Oczywiście największym fenomenem tegoż koncertu stała się Natalia Sikora, która pokazała, jak się śpiewa. A oczywiście utwór Konie stał się tego samego wieczoru wielkim przebojem w całej Polsce. Natalia Sikora okazała się wielką gwiazdą, wielkim fenomenem i pokazała, jak należy interpretować utwory, jak należy je śpiewać. Ale przyglądnijmy się i zobaczmy, przybliżmy może naszym widzom chronologicznie, co też się działo na tym festiwalu. 33 razy Mala Rodowicz była obecna tu w Opolu. Rozpoczęła od 69 roku i nagrodę za wykonanie mówił mu. Następnie rok 70 już należał do Maryli i utworu Jadą wozy koralowe. 71 z Tobą w górach, 72 otrzymała już nawet za utwór Kochaniem pragniem i oczywiście wtedy już została uznana przez fotoreporterów za najpiękniejszą, czyli oczywiście mała Mala Rodowicz, nagrodę Miss Obiektywu. 73 rok również należał do Marii Rodowicz utworem Diabeł i Raj. 74
to kolejna nagroda urodzajny. Rok 78, Remedium. Któż z nas tego nie pamięta? 85 rok, 22 festiwal, nagroda dziennikarzy i za wykonanie piosenki Niech żyje bal. To było przepiękne wykonanie, fantastyczne, cały amfiteatr po prostu stał i miał ciarki na rękach. 87. Nagroda Dziennikarzy, konanie za utwory Polska Madonna. 92. Marla Rodowicz otrzymała za całokształt pracy artystycznej. 2006 rok, nagroda Super Jedynki jako wykonawca roku. Marla Rodowicz. A oczywiście rok 2013 w koncercie debiutów Marla Rodowicz należy bez wątpienia, bezapelacyjnie do Natalii Sikory, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy. Kogo tu jeszcze mamy? No oczywiście wielki nieobecny tegorocznego festiwalu polskiej piosenki w Opolu, Krzysztof Krawczyk, który oczywiście też ma długą listę swoich sukcesów, bardzo gorąco, bardzo wspaniale przyjmowany przez publiczność w Opolu i swoją listę nagród otworzył w 65 roku nagrodą za udany debiut, czyli był wielkim debiutantem i to właśnie był wtedy Krzysztof Krawczyk. W 68 roku otrzymał za wykonanie piosenki Przyjedź mamo na przysięgę. Wtedy jeszcze śpiewał tę piosenkę nagrodzoną wraz z zespołem Truba Duży. W 78 roku nagroda za wykonanie piosenki Pogrążona we śnie Natalia. I oczywiście największy chyba przebój Krzysztofa Krawczyka, Jak minął dzień. W 86 roku nagrodę otrzymał Krzysztof Krawczyk za nagrodę za wykonanie piosenki Nie przesadza się starych drzew. 2002 za najlepszy teledysk i nagranie za piosenkę już z Goranem Bregowiczem w utworze Mój przyjacielu. 2003 rok należał również do Krzysztofa Krawczyka i otrzymał dwie super jedynki w kategorii piosenkarz i teledysk roku z utworem Bo jesteś ty. Lista sukcesów Krzysztofa Krawczyka w Opolu zamyka się w roku 2005 nagrodą super jedynki za najlepszego wokalisty. Proszę Państwa, i tak naprawdę można przechodzić i mówić, każda z gwiazd, która jest na tej alei, to jest wielki kawał historii polskiej piosenki. Jest Edyta Gepert, jest Ryszard Rykowski i tak naprawdę, aby to wszystko zobaczyć, przeczytać, powspominać i przeżyć, trzeba być naprawdę na żywo właśnie w tym miejscu. Właśnie tu, w Opolu, tu się czuje te wszystkie największe gwiazdy. No i proszę bardzo, 33 raz Marla Rodowicz, a Marla Rodowicz jest na scenie amfiteatru polskiej piosenki w Opolu, ale duch Maryli Rodowicz jest wszędzie w postaci najwierniejszych fanów. Podobno tak mówią, że fani Maryli Rodowicz są jeszcze większymi fanami od zespołu Pektus, a moim rozmówcą jest imię? Jacek. Jacku, skąd w ogóle jesteście? Z całej Polski, ja jestem z Gdańska. Ja z Poznania. Poznań, tak? Poznań, ja Półtusk. Słuchajcie, ale co jest takiego niesamowitego w Maryli Rodowicz? Jestem oficjalnym fanklubem Maryli Rodowicz. Uwielbiamy ją, kochamy. Maryla jest ponadczasowa. Jest teksty, muzyka, charyzma, interpretacja. Nie da się porównać z nikim. Słuchajcie, no to... Jest dużo więcej. No właśnie, jest was wielu. Ale tutaj są też... Proszę, całe rodziny przyjeżdżają na koncerty. Tutaj jest Ewik, jej rodzina. Dokładnie. Dobrze, to waszym centralnym fanklubie... Ile lat ma najmłodszy członek centralnego fanklubu Maryli Rodowicz, a ile ma najstarszy? Najmłodszy to się urodził niedawno. Ale chyba zasłaniamy panu. No troszeczkę, ale... Przesuń się. Najmłodszą, działającą aktywnie fanką jest Daria z Półtuska, ma 17 lat. Oczywiście pewnie takich fanów młodszych jest dużo więcej, ale ona jest ta, która jest znana z tego, że działa aktywnie, bywa na każdym koncercie i w ogóle jest naszą maskotką. Jeździmy po całej Polsce, proszę pana, za Marylą właśnie. Ale Maryla wie o tym, żeby tak jesteście. Oczywiście, przecież ona się z nami zna po imieniu. Maryla jest bardzo dobrze zna, że się z nią spotykamy. Let's go. Oczywiście, tak samo jak my ją. Spotkanie z Marylą. Ja przyczynę. No dobrze, słuchajcie, w takim razie czego należy wam życzyć, a czego należy życzyć i czego będziemy życzyć na naszej kamery Maryli Rodowicz, która obiecuje wam, że ten program, ten wywiad na pewno zobaczy.
Marylko, pozdrawiamy Cię, robimy tutaj dla Ciebie show. I życzymy udanego występu dzisiaj. Kochamy Panią najbardziej na świecie, Pani o tym doskonale wie. Dobrze, no teraz sprawdzę Waszą wiedzę. Ile piosenek nagrała Maryla Rodowicz? Ponad 2000. Tak. Ile razy była na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu? 33 razy. Dzisiaj jest 33. No dobrze, no to ja i tak już nie mam nic do powiedzenia. Słuchajcie, jesteście najwięksi. Powiem Wam tylko tyle, że powinniśmy życzyć wszystkim artystom takich fanów. Oczywiście. Takiego fan klubu. No fani Maryli Rodowicz, no to chyba no nie ma nic lepszego. Ewenement, no. Żadna gwiazda, proszę pana. Żadna gwiazda. Z całego świata nie ma takiego. Ale Maryla zasługuje. To teraz, moi drodzy, dla kamery i obiecujemy, że ten wywiad zobaczy Maryla. Wszyscy razem zaśpiewajcie dla widzów Małopolskie TV. Niech żyje bal. A Maryla to oceni. Bal jest nad bale. Nie! Witam bardzo serdecznie. Mam takie pytanie, czy Państwo jesteście z Opola? Tak. Czy dla Was jest Opolan właśnie Festiwal Krajowej Piosenki Polskiej właśnie w Opolu? Bo Opole to stolica polskiej piosenki. Widzę, że Państwo tutaj oglądacie gwiazdy. Odświeżamy pamięć. Ja myślę, że dzięki właśnie takiemu pomysłowi, jaką jest Aleja Gwiazd, to ta pamięć zawsze będzie o tych artystach, tak, prawda? Jest. Często się chodzi tutaj i się właśnie przegląda tutaj te nazwiska od nowa, przypomina się. Proszę mi tylko powiedzieć, jak Pani ocenia tegoroczny festiwal, te poprzednie? Jest różnica na festiwalach? No jest bardziej atrakcyjniejszy, no trwa 3 dni teraz, a nie 2 jak przedtem. Lepiej. I przede wszystkim pogoda nam dopisała. Po raz pierwszy. Zatrzymaliśmy się przy gwieździe Małgorzaty Ostrowskiej, to nie wiem, zanoci Pani jakiś utwór? Nie, ja... A zna Pani jakiś utwór Małgosi Ostrowskiej i grupy Lombard? Taka jedna bardzo słynna, szklana pogoda, tak. No, szklana pogoda to jeszcze, mówię, to wielki przebój, ale ten przebój, który nam się powinien zatrzeć w pamięci, bo to było tak czasy okresu stanu wojennego i tak dalej, więc myślę, że to jest pomysł na to, aby zapomnieć, ale to jest wielki... Ale trzeba pamiętać, żeby nigdy do czegoś takiego nie doszło z powrotem. Proszę mi powiedzieć, a jak Pani odbiera odsłonięcie tegorocznej gwiazdy przez Joannę Moro, wielkiej Anny German? No bardzo jest podobna do niej, bardzo taka... Bym powiedziała, jak córka, nawet i wzrostem, i figurą, i tego. Zachowaniem. Strasznie skromna. Niesamowicie skromna. Tak jest. W takim razie, czego Pani będzie życzyła kolejnym artystom, którzy wystąpią w przyszłym roku już, bo 50. jubileusz świętujemy, ale już myślimy o tym, co za rok. Albo może kogo Pani by chciała usłyszeć w przyszłym roku, którego zabrakło w tym roku? No myślę, że chcieliby wszyscy raczej Opolanie też panią Górniak, pana Michała Bajora, to są nasi Opolanie. No Kuk jest może nie Opolanin, ale prawie że Opolanin, bo z Opolskiego. Tegoroczne święto przebiło wszystkie dotychczasowe święta. Ani raz nie zapadało. Piękne słońce, wielkie gwiazdy, wielkie nazwiska, wielkie koncerty. 3 festiwalowe wieczory. Jesteśmy w Alei Gwiazd. W tym roku odsłonięto 3 wielkie gwiazdy. Kaja, Andrzej Dąbrowski i oczywiście Anna German. Wielka Anna German i jej gwiazdę odsłoniła równie wspaniała, fantastyczna, kreująca ją w serialach Joanna Moro. Przepraszam bardzo Panią, może na chwileczkę. Witam bardzo Panią serdecznie. Czy Pani jest Opolanką? Nie, niestety nie. A skąd Pani przyjechała na Festiwal Polski z Brzegu? Czym to Pani jest właśnie ta aleja wielkich gwiazd festiwalowych? To już 48 takich gwiazd i tylko w Opolu. To znaczy się, no bardzo ładnie to wygląda i jest to jakaś reklama dla Opola, także bardzo miło. Z tym, że no szkoda, że niektórych już tutaj nie ma między nami, nie? No właśnie, jubileuszowy festiwal i tutaj mamy 3 odsłaniane w tym roku. Kaja, wielka gwiazda od 80. Andrzej Dąbrowski, znany, prawda? Oczywiście. Właśnie, jaki utwór śpiewał kiedyś Andrzej Dąbrowski? Do zakochania jeden krok? Tak. Czyżby? Tak. Chyba najjaśniej świecąca gwiazda. No, obecnie tak. Zresztą za sprawą serialu, jaki mieliśmy niedawno wyświetlany, nie? Ja mam pytanie, oglądała Pani serial? Zgadza się. Czy płakała Pani tak jak na przykład większość widzów? No nie, ale rzeczywiście był bardzo smutny i przejmujący.
Zanuciła pani fantastycznie utwór Andrzeja Dąbrowskiego. Anna German? No lubię, uwielbiam, ale niestety śpiewać nie umiem. A jaki tytuł? No, ostatnie. Tak, najbardziej taki. Właśnie ten człowieczy los, tak. W takim razie bardzo się cieszymy. Dziękujemy za rozmowę. No i mam nadzieję, że kolejne miejsca jest dużo w Opolu podobno, więc tu tych gwiazd jeszcze. A gwiazd, a właśnie, według pani, mamy dużo gwiazd w Polsce? No tak, i teraz obecne właśnie, nagrodzone na festiwalu, też były świetne. Także jest. Jest czym wybierać. Zgadza się. Czyli rozumiem, że Opole będzie żyło i festiwal na pewno będzie się dobrze miał po tegorocznych nagrodach. Tak uważam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Tak, cztery są nowe na trzy. German, Dąbrowski i Kaja.